człowieka, który właśnie po raz pierwszy określił tę piosenkę, startując w wyborach w roku 1997. Tak? To wtedy był AWS? Tak. Przed wydaniem płyty jeszcze usłyszał tę piosenkę i mówi: o, to nasz hymn polskiej prawicy. To było przekorne oczywiście, ale jest coś w tym, bo akurat muszę powiedzieć, że wśród ludzi polskiej prawicy właśnie ta piosenka cieszy się. Też jestem człowiekiem polskiej prawicy, ale trudno, żebym akurat własną piosenkę tak promował. I tu jest właśnie przykład człowieka polskiej prawicy, nie mylę się. Chyba wszyscy. Nawiązanie do imienia. Tak, nawiązanie do imienia. Mianowicie się Ignacy Skarbek-Malczewski, który spoczął w Śremie, w kościele franciszkanów. Nie wiem, czy grób jego istnieje, natomiast fizycznie tam został pochowany. Już po odegraniu roli politycznej i militarnej był doskonałym organizatorem Konfederacji Barskiej w Wielkopolsce. Niestety, jak napisał Kitowicz Jędrzej, o ile organizacyjnego talentu dużego, ale wobec przeciwwziętych zamiarów talentu niestosownego. Kompleksji szczupłej i chudej, już tam konfabuluję troszeczkę, bo nie pamiętam dokładnie, ale najważniejsze to jest to, że nie miał problemu z wojskiem, ponieważ sam pierwszy przed nieprzyjacielem uciekał, przez co miał wśród żołnierzy miłość, ponieważ nikogo do azartu życia nie przymuszał. No i wybrał się na króla Stasia do Warszawy. W razie czego pomożecie mi panowie, jakbym zapomniał tekstu. Piosenka jest bardzo krótka, to jest autentyczna wyprawa.